Przyszedł Andrzej, więc wszyscy zaczęli śpiewać, no stolaty. I za chwilę zjawili się artyści z piwnicy pod Baranami. Tu był chrzczany Andrzej Pityński. Dlaczego Andrzej Pityński wyemigrował z Polski? Związane to było głównie z działalnością jego rodziców partyzancką. Tak mama, jak i ojciec byli w partyzance poakowskiej, w oddziale tak zwanego Wołyniaka. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Nawet najwybitniejsze dzieła znajdują przeciwników. Ukończyliśmy ją we wrześniu 2017 roku i w tej chwili czekamy na decyzję, gdzie ma zostać postawiona. Nie wiem, czy pani zauważyła, stoi u nas na prywatnym terenie. Proszę zobaczyć, tam na samym dole jest taka malutka wiązanka kwiatów ze wstążeczkami. Nie wiem, kto ją położył. Proszę się zastanowić nad tym, jak może być odbierany ten pomnik.